Alzheimer to jest choroba zaburzenia pamięci, o ile dobrze kojarzę. Wkłada się w mózgu substancja, która blokuje komórki mózgowe. Zadam Pani kilka pytań, dobrze? Proszę. Niech Pani spróbuje odpowiedzieć. Jaki mamy w tej chwili rok? 2000. Tak? Dobra. A jaką porę roku mamy w tej chwili? Wiosna. A miesiąc? Jaki miesiąc mamy? Miesiąc maj. A niech mi Pani powie, w jakim kraju się znajdujemy? W Polsce. Dobrze. To jest jakaś choroba najprawdopodobniej, taka co się człowiek telepie, mi się wydaje. Wiem mniej więcej, o co chodzi. Z wiekiem chyba coś się dzieje w mózgu, osoba nie kontaktuje. Przykładem prezydent Reagan, który już nie poznawał ludzi wokół siebie, nie? Powiem Pani trzy słowa, dobrze? Proszę je po mnie powtórzyć i zapamiętać, tak? No. Byk, mur, las. Proszę powtórzyć. Byk, muk, mur, las. Jeszcze raz powtórzę, dobrze? Byk, nie, ja muk, las. Byk, mur, las. Aha, lak jest na końcu. Proszę powtórzyć. Byk, muk, lak. Osobom postronnym mogłoby wydawać się, że choroba Alzheimera jest niewinną formą zapominania, niewinną formą zaburzeń pamięci czy koncentracji. W rzeczywistości jest to ciężka choroba psychiczna. Moje dzieci to schodziły, chodziły przed tym, a przed tym, potem, nie przed tym, tylko przed, potem to mówiło tak, proszę Pani, i ja wezmę swojego fama i jego łazłaka. Ale jak on mi się źli, to ja nie pójdę. To jest właściwie zupełnie wywrócenie życia do góry nogami. Nie można pracować niestety, a w każdym razie bardzo ciężko jest pracować w zwykłej pracy. Musiałem zmienić pracę, która mi pozwala na wyjście, na reagowanie w każdym momencie. Ja myślałam, że ja zawsze mówiłam, że chciałam iść tam, iść, bo to takie odwawanie bogów, ale tak, kto będzie łabawał głową? Choroba Alzheimera, mimo wielu starań, nadal jest jeszcze mało znana w naszym społeczeństwie. Niestety nadal wiele osób trafia do nas w stanie głębokiego otępienia. Gdyby zgłosili się wcześniej, można by dla nich dużo więcej zrobić. Taki pierwszy moment to właściwie był, kiedy mama powiedziała, przestała mnie poznawać. I to nastąpiło tak bardzo szybko. Ja mamie dałem zdjęcia rodziny i ona nie poznawała nikogo. I wtedy zaczęła mi mówić, że ja nie miałam synów, nie mam męża, nie mam nikogo, jestem sama. I to właśnie było takie chyba najbardziej traumatyczne przeżycie. Bo wszystko mogłem zrobić. Chociażby ze względu, z tego względu, że to jest i kogut, i przekraczka, i saczka, i kaczka, i roczka. I dzisiaj idę do Kania, żeby mi wszystko pozapewniał, a ja bym musiała z pięciu dzieciu zaprosić. O Jezu, kochańsza osoba. Jak przyjdziemy następny raz. Kapelusik ci poprawię i będzie ładnie wyglądała. Nie? Najdrastyczniejsze takie przeżycia związane z tą chorobą to jest fakt, że mama nas przestaje poznawać. To jest moment, kiedy siedzimy przy stole na święta, przy obiedzie
kiedy jest biernym uczestnikiem. To są pytania bez odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego nam? Dlaczego naszej rodzinie? Dlaczego mojej mamie? Przecież ona była aktywna zawodowo. Przecież ona wychowała piątkę dzieci i wykształciła. I raptem przychodzi niepamięć. To są takie rzeczy, których chyba nie zrozumiem do końca życia. Żadne książki mi tego nie wytłumaczą, żaden lekarz mi tego nie wytłumaczy. Po prostu trudne. Dla mnie jako, bo ja pierwszy raz się z tym spotkałam, więc jest to dla mnie po prostu trudne i w tej chwili jest po prostu no już więcej, wiem na ten temat coś. Gdybym zostawiła ciocię samą, niestety nie trafiłaby ani do domu, w ogóle i w mieszkaniu też ma problemy. Trafić nawet do ubikacji, do łazienki, gdzie jest przestań, też, nie wie nawet, przestań. Tak ciociu, tak. Tak. Przestań. Nie wie gdzie w ogóle, gdzie wyjście, gdzie co i także są takie problemy. Bzdury. Osoby z tą chorobą nie tylko nie pamiętają o tym, kim są, ale również wykazują cały szereg poważnych zaburzeń psychicznych. Po prostu zniknęła z domu. Byliśmy w domu i w pewnym momencie jej nie było. Kiedyś to się zdarzyło w koszuli nocnej. To był moment, drzwi otwarte, wszystko otwarte. Wieczorem zniknęła i patrzymy, mamy nie ma. Wybiegłam na ulicę, szukamy i się okazało, że kawałeczek dalej była. Jeszcze była wtedy na tyle świadoma, że miała pretensje, że nas nie było przy niej. Tak kilka razy się zdarzyło, że po prostu uciekła. Zniknęła. Ona nas szukała. Ona tylko po prostu drogi nie mogła znaleźć do tego miejsca, gdzie byliśmy w domu. Pacjenci chorujący na chorobę Alzheimera wykazują również utratę wykonywania nawet najprostszych czynności, chociażby takich jak chodzenie. Jeśli na to nakłada się lęk, wykonanie nawet jednego kroku stanowi ogromną trudność. No i schodzimy. Coś się zacięło, tak? O, nóżka i do przodu. Tak? No, tu nogę, proszę, tu. Koło mnie postawię. No, już, tak? No śmiało, śmiało, ja mamę trzymam. O, jak ładnie. To dalej tamta. O, teraz mnie mama tu chwyci. Tak, i idzie. Musimy pamiętać o tym, że choroba Alzheimera jest chorobą śmiertelną dla rodziny. Thank you.